zawsze chciałem stanąć oko w oko ze swoim strachem, mając na uwadze, że nie zawsze będzie tak jak ja chcę. I czasem ranię, bo nie wszystko po naszemu jest. Pamiętam ten moment, gdy otarłem się o śmierć. Byłem gówniarzem, pierwszy samochód miałem. Czerwony maluch za swoje kupiony tak jak zawsze. Zatracaliśmy szybko, był środek jezdni. Nieodpowiedzialny styl, który pragnął tylko jeździć. Nagle słyszałem pisk, motocykl nie jechał wolno. Myślę, że złoty 50 lekko stanąłem obok. Wysiadłem z samochodu i złapałem się za łeb. Poza moim życiem jeszcze trzy jechały też. Od tamtej pory mam zawsze myśli milion. Co by było, gdyby to wszystko się wydarzyło? Czy potrafiłbym z tym żyć? Czy w ogóle bym był? Teraz zerkam na lusterka zawsze, bo pragnę żyć. Od zawsze szukałem wrażeń, bałem się często, chciałem być kozakiem. Teraz zostawiam to na amen. Z szacunku do życia i do tego co mam. Padałem w częste wiraże, bałem się często, chciałem być kozakiem. I zostawiłem to na amen. Zrozumiałem, że nie będzie nigdy tak jak w bajce. Zawsze chciałem stanąć oko w oko ze swoim strachem, będąc gówniarzem, który lekko żył, bawił się fajnie. Jakieś 20 lat wszystko jest niezniszczalne. Po wódzie się latało w centrum, szukało wrażeń. Tak raz w tygodniu biłem się często, kojarzony z agresją, imponowałem przez to. Przynajmniej tak się wydawało mi. Wiem, że nic dobrego z tego przecież nie mogło być. Pewnego razu wieczór, jedna z zatłoczonych ulic. Byliśmy we trzech, z Serema chcieliśmy mówić. Oni zaczęli pierwsi, jebnęli mego ziomka. Niewiele myśląc musiałem coś zrobić w Mortal Kombat. Uderzyłem tak mocno, że upadł na kolana. Myślałem, że zabiłem, tak adrenalina działa. Strach miałem w oczach, uciekłem z tego miejsca. Od tamtej pory wiele lat minęło, wciąż pamiętam. Od zawsze szukałem wrażeń, bałem się często, chciałem być kozakiem. Teraz zostawiam to na amen. Z szacunku do życia i do tego co mam. Padałem w częste wiraże, bałem się często, chciałem być kozakiem. I zostawiłem to na amen. Zrozumiałem, że nie będzie nigdy tak jak w bajce. Zawsze chciałem stanąć oko w oko ze swoim strachem. Dlatego będąc małolatem szukałem wciąż wrażeń. Na mecze latałem jak kibic krwi i kości. Nasy i barwy, w sercu miałem w chuj radości. Mecze u siebie, wyjazdy co dwa tygodnie. Dresowe spodnie, krótkie włosy i ziomy koło mnie. Jak stawaliśmy twarzą w twarz, żeby obić mordę. Wiadomo, chwile były raz lepiej, raz gorzej. Wycieczka za Warszawę, jechaliśmy w jednym celu. Stałem murem za wszystkimi, co by i na meczu stało się awantura. Trzeba było bronić barw, jak go piłem w twarz. Nie wiedziałem co to strach, wjechała policja. Musieliśmy spierdalać, wtedy jakieś typy złapały nas na pasach. Przy nerach kosa, pomyśl co czułem. Od tamtej pory nie chcę już, życie jest krótkie. Od zawsze szukałem wrażeń, bałem się często, chciałem być kozakiem. Teraz zostawiam to na amen. Z szacunku do życia i do tego co mam. Padałem w częste wiraże, bałem się często, chciałem być kozakiem. I zostawiłem to na amen. Zrozumiałem, że nie będzie nigdy tak jak w bajce.